pierwszy polski jacht zamówiony specjalnie z punktu widzenia szkolenia. Jacht ten został zamówiony i zapłacony częściowo przez Ligę Morską, która się wówczas nazywała i kolonialną, i miał być gotowy w roku 1940. No, wybuchła wojna, jak wiemy, prawda? No tak. I jacht dopiero w 1945, a ściśle biorąc w styczniu 1946 roku, przyholowała do Polski szwedzka załoga. Zaruski był człowiekiem, który sam będąc marynarzem, był szturmanem, skończył szkołę nawigacyjną w Archangelsku. W czasie jednego z postojów jachtu generał Zaruski w Jastarni gośćmi Bractwa Żelaznej Szepli byli nestorzy polskiego żeglarstwa Henryk Frączak i Włodzimierz Głowacki, uczniowie generała Mariusza Zaruskiego, patrona jachtu. Posłuchajmy ich wypowiedzi. Na Zaruski bywałem na tym idzie pierwszej, na tym idzie drugiej. Byłem trzecim na Zawisze Czarnym. Ale przede wszystkim musisz powiedzieć, że byłeś jednym z czterech pierwszych polskich kapitanów wyszkolonych przez Zaruskiego. Bardzo i który otrzymał od niego patent. Tak. To było w 1931 roku. Zaruski już przed wojną, pierwszą wojną światową, a więc kiedyśmy byli krajem pod zaworami, pisał książkę o współczesnej żegludze morskiej. Pisał ją w tym celu, ażeby to społeczeństwo w ogóle do morza zbliżyć, żeby może raczej zbliżyć je do społeczeństwa. W 1919. Druga sprawa to wychowanie morskie, to znaczy idea, żeby uczynić to przez wychowanie Polaków na ludzi dzielnych, twardych, odważnych, takich, którzy rodzą się w walce z morskim żywiołem. Lewa dwórka na grocie luzować. Drogi trzeci. Historia jachtu jest pięknym fragmentem historii powojennego żeglarstwa polskiego. Już w 1946 roku wyruszył w pierwszy rejs po Bałtyku, zawijając do Sztokholmu i do radzieckiego portu Libawy. W późniejszych latach przemianowany został na Młodą Gwardię. W 1950 roku popłynął do Warneminde z wizytą przyjaźni. Pierwotną nazwę przywrócono mu w 1957 roku. W tymże roku razem z Zewem Morza był rejs oceaniczny do Narwiku, skąd żeglarze przywieźli urnę z ziemią z pola bitwy, którą stoczyli w 1940 roku żołnierze samodzielnej brygady strzelców podhalańskich. Początkowo pływał pod banderą Ligi Morskiej, obecnie pod banderą Ligi Obrony Kraju. Odwiedził wiele portów Bałtyku i Morza Północnego, a w 1975 roku osiągnął Spitsbergen pod dowództwem kapitana Rościszewskiego. Za wyczyn ten przyznano wyróżnienie trzeci rejs roku. Żaglowca przypłynął z tomuż, ale dziś nie pamięta ich już. Portów poznał też chyba ze sto. Odróżnia dziś Lille od Bordeaux. Butelka po rumie znów pusta jest już. Świat życia osłania go burz. Dawnych wspomnień prysnął gdzieś czar. Knajpa wciska mu w uszy swój gwar. Chciał uciec, lecz zaraz za progiem tuż, tuż oczy wiatr miecie lądowy kurz. Generał Zaruski mówił: pływałem, mokłem i marzłem na pokładach jachtów. A żebyście wy, jako Polacy, poznali morze, uczuciem się z nim związali, uznali je za własną, bezcenną wartość, bez której nie ma życia dla dzisiejszej Polski. I nic mi więcej nie obchodzi, bo żeglarzem się urodził. Jest za ciasno, wśród pojazdów w kurzu spali. Jak błękitną rysią ciszę, a jak niesie je po fali. Bo ja mam tylko jeden świat, łajby, żagle, może wiatr. I nic mnie więcej nie obchodzi, bo żeglarzem się urodził. A
jeden świat. Łajby, żagle, morze, wiatr. I nic mnie więcej nie obchodzi, bo brzeglarzem się urodził. Bracie komandorze, kapitan jachtu generał Zarudzki melduje zakończenie rejsu. Stan kadry 7, jungów 22. Dziękuję. Proszę opuszczać bandery. Na bandery patrz. Spacznie. W imieniu komandora Bractwa Żelaznej Szekli oraz w imieniu kapituły i swoim własnym miło mi jest podziękować wam, kapitanowi i kadrze. Życzenia, abyście, jeśli mieliśmy okazję was zainteresować żeglarstwem, żebyście to żeglarstwo uprawiali, a jeśli wam się u nas podobało, to żebyście powiedzieli o tym swoim rówieśnikom, którzy być może pójdą w wasze ślady i przyjdą do nas na odbywanie podobnych rejsów, jaki wy dzisiaj odbyliście. Dziękuję. Teraz nagroda specjalna Wielkiego Krokodyla za zajęcie pierwszego miejsca w konkursie kambuzowym dla czwartej wachty. Gratuluję. Proszę bardzo. Dziękuję. Rejs zakończyliśmy. Dziękuję. Proszę opuścić statek generał Zarudzki. Całość baczność, w prawo zwrot, na wprost do opuszczenia jachtu marsz. Kadra pozostaje na odprawy. Witam kapitana. Życzę przyjemnego rejsu. Zawsze pół stopy wody pod kilem. Cieszę się, że zmieniam. Ogromnie mi przyjemnie. Jungowie, jesteśmy na pokładzie jachtu generał Zarudzki. Jacht jest flagowym jachtem Ligi Obrony Kraju, udostępniony dla naszego bractwa. Każdego dobrego żeglarza marzeniem jest pływać na dużym jachcie. Wy macie to szczęście, że zaczynacie od pływania na jachcie generał Zarudzki. Od tej chwili jesteśmy załogą tego jachtu. Wychodzimy w morze. Wielu z was po raz pierwszy. Morze jest piękne, jest bezwzględne i okrutne. Każe każdy błąd, każdą nieostrożność i może nie uznaje zniżek. Dlatego też wymagam od was posłuszeństwa, wykonywania swoich obowiązków dokładnie i szybko. Wyznaczam was, jungowie, jako ludzi dorosłych, odpowiedzialnych za swoje czyny. Dziękuję. Załoga baczność na proporzec patrz. S.Y. generał Zarudzki. Długość całkowita 26 metrów. Maksymalna szerokość 6 metrów. Maksymalne zanurzenie 3 metry. Powierzchnia żagli
około 300 metrów kwadratowych.